Z tej strony Skrull Champions Game. Zdecydowaliście się nagrać 16 odcinek serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Pewnie zauważyliście, że może trochę wybijam levela czasami, tak? Ej, odpisz mi, jak nazywa się twój kanał na YouTubie. Okej, chwilę, dobra, już zaraz mu odpiszę. Dobra, Ulipop. Daję ci już nazwę mojego kanału. Tutaj będzie, wpiszę Zagrajmy Razem w Hero Zero. Będzie super Champions Game. Kropka. Tak się nazywa. Za mój kanał na YouTubie. Hop. Pewnie wstawiam jakieś linkacza, pewnie zapomniałem. Po prostu możecie mi później, no pokażę później. Chyba już pokażecie, wiem o tym, znam was. Wiem, że ten, ale... Siema. I siemanko. Dobra, chwilę tutaj napiszę, bo już wiecie, że mam błędy z internetem. Cześć, mam ludzie, z tej strony Skrull Champions Game. Chcę was się nagrać kolejny odcinek serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Dodałem już nagrodę, tak? Wszystko odebrałem, wam powiem. Już misja robiona. Nic właśnie nie zaatakowałem. Chłopaka do bicia. Kiedyś ich atakowałem, a po prostu jest taki dubani, wam powiem. Bo to się w ogóle nie spłaca. To w ogóle nie spłaca, no wam powiem. Nie polecam wam tego, tak, nie polecam, nie róbcie sobie tego. Atakujcie lepiej, to będzie się bardziej opłacało. Headshot. Nie, no nie będę go atakował. Wezmę sobie znowu z rankingu jakiegoś gościa. I po prostu ski ten, że ludzie sobie, no widzicie, 26 level i mam minus 542. A, bardzo dobre statystyki. Pan PPPWP. Tak, mam tylko od niego tam czegoś więcej. Mniej 65. Dostałem wiadomość już od mnie. To Ulipopa. Tak, pan PPPP mnie zaatakował. Dobra. Co? Dajcie mi tutaj coś. Słane do Ulipopa. Nie napisał? Aha, sorry. Dobra. Mój kanał, jeśli chcesz. Tak, dobra, tutaj robię to z wami w odcinku, że później nie było, tak, w ogóle ja nie jestem w taksi i w ogóle ja jestem tym fajnym miłym człowieczkiem, tak, ja oczywiście mam 80 tego i muszę was zatrzymać reklamę, bo powiem, albo nie będę zatrzymał, albo zatrzymam lepiej, bo mi zaraz wyleci prawa autorskie. Okej, ludzie, jest ta reklama, musiałam zatrzymać, bo się boję prawa autorskie. A nie chcę stracić przez nie kolejnego odcinka. Jak straci tam, nie, przepraszam, siódmy był bez głosu. Wziąłem podkład muzyczny, tak, bo wziąłem podkład muzyczny chroniony prawem przez jednego z artystek. No, dobrało, tak, więc się z tego cieszę, wam powiem. Dla mnie to już jest naprawdę dobre. No, właśnie ma Komarek, tak się nazywa. Komarek 200. 2000, przepraszam. Pewnie ma 15. 16 lat, skoro 2000. Dobra, już nie będę nic mówił. A ma dynię. Kurczę. Nie, dzisiaj nie mam na fejsie, ale to ma z mojej stronki. Dużo mam wyświetleń coraz, więcej. A chcę, żebyście wy mi też dawali wyświetlenia. Zoomcie, tak? Katpur 191. Atakujecie. Bohaterowie w Let's Play Hero Zero. Strzałą nie jesteś, człowieku. Tak, jestem bardzo dobry z angielskiego. Co? Jak on mnie pokonał? To
nie fair. Nie zabić Hero Zero. Wiecie, jak ja nie robić Hero Zero za takie błędy. Czternastkę sobie Jaśka zaatakujemy. Pani ma odwalone straty. Nie myliłem się. To się nazywa gością. Dobra, zobaczymy tą walkę, bo jestem ciekawy. Kurczę. O, jest. Uniknięty mój atak. Uniknąłem atak. Jest, Jaśek. Jest. Dostałeś do mnie bęcki. I straciłeś 100 parę honoru pewnie. Przepraszam, jestem kozakiem. Tak, jestem kozakiem. Większym kozakiem nie ma, a większych nie ma, a większych. Tak, jestem kozakiem. Dobra, widzicie pewnie, że tak, bo mi się tak nie chce korzystać z nierzucanej rzeczącej 150, co nie? Ej, ludzie. Co? Mam lepsze staty. Przegrywam. Dobra, oddam. Dobra, muszę mieć 2000 honoru jeszcze w tym tygodniu. Znacie mnie, że ja jestem. Nie no, dobra, w tym tygodniu nie, ale do następnego. Zbanowali mi konto, które miały. O co chodzi? Dlaczego ludzie są tym siebie sensowe napisy? Godwold, pokonany Godwold. 25 honoru. Trzecia nagroda. 25 wygranych pojedynków. 292 monety. Tak, ludzie, tak to się robi. Tak, ludzie, dzisiaj już nie będą statystyki. Dzisiaj nic nie będzie. Dzisiaj będzie jakieś tam kupowanie. Tak, gdzie będzie szał kupowania. 309 monet wydanych. Pewnie mam jakąś koszulę, tak. To w ogóle teraz. Są takie rozwalenie, jak ja to mówię. Ładnie wyskoczyły statystyki. Już kiepskie są te japonki, ja 6 monet kupiłem. Tutaj mam minus 6, ja 100 ją sprzedam. A to jest pewnie minus 6. Odrobię sobie to bez problemu, jakbym nawet stracił na tych laczkach, czy tam trampkach. To i tak odrobię sobie na tym, bo tutaj mam 6 monet, tak? Czyli okropnie mało. Ej, no właśnie, przecież mam zadania nadzwyczajne. Zaraz z wami robię zadania nadzwyczajne. Jeśli mi sobie wybije level 1, to jak wtedy miałam sobie na PL innym, robiłem wszystkie zadania nadzwyczajne 3 razy chyba, czy tam 2 razy, tak? Nie pamiętam, ile ja już razy to zrobiłem. Dobra, zaczekajcie chwilę, aż mi się skończy misja. Dobra, ludzie, wróciłem już po tej zakończonej misji. Widzicie pewnie, kupię jakiś rzadki przedmiot dostałem. Ja to dostałem nieświecący się. Jezu, jak nieświecący się. Nic nie wnoszący przedmiot, przepraszam. Ale ja to mam takiego farta w każdej tej grze. Rozpocznij nadzwyczajny portier. Chciałem już to wczoraj bez was zrobić, ale zwaliłem. Zawsze zwalam. Widzicie, wygrałem. Ja zawsze lubię bardzo robić zadania nadzwyczajne. Ale... ja mam dobrych statystyk. Wczoraj porozwijałem drużynę, dzisiaj 801 monet. Kuba, Elo, napisał ja Elo. Ulilop opuścił drużynę. Skoczek. Skoczek jeden. Infiltrował nas. Dlaczego tak łatwo dałem radę? Teraz już podnoszę stawki od 1000. Tak, podnoszę stawkę. Sam płacę. I teraz piekarz kremowych babeczek. Tak, jestem Polakiem, tylko dobrze, bardzo dobrze mówię po angielsku. Kurczę, blade. Ja nie będę niczym skrócał. A oczywiście Ulilop będziesz pewnie na naszej czarnej liście. Będzie kara twoja, tak jak ja to mówię. Niestety każdy musi mieć karę za odpuszczenie naszej drużyny. Jak bez powodu, bez niczego. Jak nie powiem,
jeździłem kiedyś swoją drużynę, to miałem wpłaconych parę tysięcy, nie no, nie będę was okłamywał, żadnych tysięcy nie wpłaciłem, ale wpłaciłem chyba 100 tysięcy monet i bardzo dużo oponek. Kiedyś byłem oponkarzem, sobie raz kupiłem i teraz mógłbym dobrze wpłacić te 31 monet, co nie? Teraz byście tak powiedzieli, co nie? Mhm. Już słyszę, jak to mówicie. Już trochę. Oh my shit life, oh no. Oh no, sobie to odwiruję pewnie. Tutaj ten patyczek jest lepszy. Nie no, jasne chyba. Prostka kulturek, na pewno ta pelerynka będzie lepsza. Dobra, może być. Dobra, pewnie zaraz wam wrzucę jakiś tam linka, czy tam żulnacze, jak ja to mówię. No, nie będę wrzucał żadnych żulnaczy. Oczywiście tutaj wchodzi ta pelerynka, bo sobie teraz muszę robić statystykę kondy tego. Na razie fajnie sobie ustabilizowałem statystykę. Jestem sobie okropnie zadowolony. Więc teraz mogę już pokombinować. Teraz założę sobie to. Plus 100. Nie wejść. Na koniec 100. Mi się ustabilizowały statystyki. Spadła mi siła. Spoko może być. Siłę to sobie szybko zrobię. Tak na 101, ale kondycji będzie mi brakowało. Tak, to już mam fajne staty. No, brakuje mi hajsu już na ogólne gry, tak? Dzisiaj 11-minutowy odcinek. Pewnie nie chcę się dla was ciąć. Wiecie, muszę niestety czasami przestawać ciąć odcinki. Ja to teraz tnę, bo naprawdę to jest takie niewygodne, wam powiem. Bo traficie czasami naprawdę najlepsze momenty. Nie chcę dla was ciąć, więc wolę dzisiaj sobie skończyć odcinek. Wziąć tę misję sobie samemu, tak? Dzisiaj jeszcze coś tam będę na pewno nie będę. Jak zrobię to spokojnie, nic. Nie będę chciał wbijać lewla. 100 monat wpłacę do drużyny. A Uli Lop to jeden wielki skoczek. Tu pewnie coś źle potraktował. Nie chcę się na razie go wpisywać na listę. Ale on jest pewnie tyganka. Tak. Rekin też dawno nie wchodził. Tyganka. Ile mamy tego hajsu w ogóle? Jezus Maria. Też ja tą drużynę muszę wybić. Nie wiem, teraz będziemy w siebie inwestować. Honor. No. Honor drużyny. Niektórzy mają już po 12 wolnej strzelce się swoją. Nie. Dobra. Już kończę dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i na razie.